W standardowym układzie cały ekran zajmuje okno główne programu. Dodatkowo w programie występują okna pomocnicze, które mogą być wklejone do okna głównego i funkcjonować jako jego część lub stanowić oddzielne okna widoczne na tle tego właśnie okna głównego. Do okien pomocniczych należą m.in. lista błędów, lista zestawów danych oraz paski narzędzi. Okna pomocnicze mogą być włączone lub nie, podobnie jak dodatkowe paski narzędzi. Do najważniejszych elementów ekranu okna głównego należy tytuł projektu, menu programu, gdzie możemy zapisywać projekt, zapisywać go jako szablon, zmieniać ustawienia programu, otwierać nowe projekty bądź otwierać również inne istniejące. Następnym paskiem jest główny pasek narzędzi i zakładki jego poszczególnych pasków, jak podzielone na opisy grafika, konstrukcja, w zależności od wybranej zakładki z zakresu edycji projektu, które zostały znacząco rozbudowane w wersji 5 w porównaniu do wersji 4. Poniżej mamy również istotne na niebieskim tle przełączniki trybów pracy, takich jak orto, blok, siatka, auto, powtórz.